Przed materiałem mamy pytanie do Was. Z jakiej rzeczy, którą osiągnęliście w CSGO, jesteście najbardziej dumni? Od kilku dobrych tygodni nie pojawiało się nic nowego w kwestii nowego zespołu Snaxa, w którym mógłby się znaleźć po jakże udanym występie Zenz na IEM Dallas. Ludzie stracili trochę nadzieję na to, że zobaczymy Janusza na tych największych zawodach. Teraz jednak wszystko zmienia się dosłownie o 180 stopni. Jak podaje NL, Vitality szuka wzmocnień do ich zespołu. Podobno na wylocie z tej formacji jest Misuta, a najbliżej zastąpienia tego zawodnika jest, uwaga, Spinks z zespołu Enz. Najczęściej takie przecieki okazywały się prawdziwe. Pamiętajcie jednak, że dopóki nic nie zostało jeszcze podpisane, wszystko może się zdarzyć. Dlaczego są to dobre wieści dla Snaxa? Przypomnijmy słowa Snappiego już po IEM Dallas. Jak stwierdził, gdybyśmy mieli tylko wolne miejsce w składzie, natychmiast sięgnęlibyśmy po Snaxa. Wątpię, żeby coś w tej kwestii miało się zmienić, zwłaszcza, że byłby chyba najlepszym wyborem dla Enz po tym, co wspólnie zrobili w Dallas. Po wiadomości o możliwym odejściu Spinksa, Snax wrzucił wymownego tweeta. Oczywiście on sam też nic nie potwierdza, bo może się zdarzyć, że transfer do skutku nie dojdzie. A nawet jeżeli, to Enz może pokusić się jeszcze o kogoś innego. Jednak tutaj to wszystko tak bardzo łączy się w spójną całość, że nie widziałbym innego rozwiązania niż właśnie dołączenie Janusza. Wpisy pojawiły się też od Dycho oraz Hadesa. Ten pierwszy pokusił się po prostu o polską flagę. Natomiast Hades, charakterystycznie dla niego, czeka na rozwój sytuacji. Szczerze nie sądziłem, że może dojść do takiej sytuacji, ale realnie Snax jest coraz bliżej stałego dołączenia do Enz. Przypomnijmy jeszcze, że dzisiaj od godziny 12 Janusz pomagał drużynie Illuminar w turnieju 1xBet w składzie PHR, Snax, Zan, Morels oraz Masket. Ta miksowa formacja przegrała ze Subą 1-2. Obaj na długiej. Jak? Co się tam dzieje? Są blisko? Mój pierwszy! Co do diabła? Ugryzłeś mnie, John! Słuchaj ze mnie! Cóż, jakby to powiedzieć? Przestań walczyć o skiny w grze. Zdobądź je na Hellcase. Nowe konkursy każdego dnia. Sprawdź link w opisie i użyj kodu, aby odebrać swój bonus. A teraz przechodzimy na moment do newsów od naszych widzów. Pamiętajcie, że o jakichkolwiek przeciekach, newsach i tak dalej możecie pisać na naszym Discordzie w zakładce newsy od widzów. I tak oto Daokli zdradził, że Outsiders kilka dni temu grało PCW na drużynę w składzie Michu, Ralen, Borus, Voru2k oraz Redstar. Formacja jak najbardziej ciekawa i być może zobaczymy kolejnych dwóch Polaków w zespole międzynarodowym. Przypomnijmy, że Borus od dłuższego czasu grał w Endpoint, obecnie jest na ławce. Voru2k to jeden z najlepiej zapowiadających się snajperów CIS, który wykręca naprawdę niesamowite liczby. No i Redstar ładnie radził sobie wraz z zespołem X-Mad Lions. Zmieniamy temat. Angentium przegrało mecz ostatniej szansy o dostanie się do ESL Challenger League z formacją Bad News Eagles, 0-2. Niestety Polacy kolejny sezon spędzą w ESL Advanced. Jak stwierdził Biały po tym meczu, straszna nerwówka z mojej strony i chciałbym publicznie tutaj powiedzieć big sorry do teammate'ów, niepotrzebnie był podnoszony głos z mojej strony po jakimś błędzie. Szkoda, że tak to się potoczyło, ale i tak trzeba przyznać, że Angentium w całych playoffach zaprezentowało się bardzo dobrze. W relegacjach również było bardzo blisko, żeby dostać się dalej. Mam nadzieję, że nie zdecydują się na zmiany. Powracamy jeszcze na moment do Snaxa. Janusz pojawił się ostatnio na Pasha Gaming Camp, gdzie oczywiście spotkał się z Jarkiem, a dodatkowo podpowiadał na pytania ze strony obozowiczów. Łapcie filmik z przywitania byłego zawodnika Virtus Pro. Polski młody zawodnik Milki potwierdził, że skład AGO miał być taki, jak przewidywano, czyli Furlan, PHR, Rejko, Sobol i Milki. Były już nawet podawane kontrakty, jednak prawdopodobnie zarówno Rejko, jak i Sobol chcą zostać w Honoris i tam się rozwijać. Dlatego też zarówno Milki nie dołączył do AGO. Tak a propos właśnie tej organizacji, to obecnie w zespole pozostał tam jedynie Furlan. Ostatnio z AGO pożegnał się również Leman. Jestem ciekaw, z jakim składem wyjdą na drugą połowę sezonu. Pula graczy, z których mogliby stworzyć drużynę, jest naprawdę duża. Dwa dni temu zakończył się ostatni wielki turniej tej części sezonu i obecnie mamy przerwę dla graczy. IEM Cologne padł łupem Face Clanu, ale po jakiej przeprawie? Mecz finałowy z Natus Vincere, który zakończył się wynikiem 3-2 dla Karrigana i spółki, to prawdziwa uczta dla fanów Counter-Strike'a. Zdecydowanie jeden z lepszych finałów, jaki mogliśmy oglądać w tym roku. Co ciekawe, zawody pobiły rekord z Katowic i stał się najlepiej oglądającym turniejem, nie uwzględniając majorów. Turniej śledziło aż 1 250 000 widzów. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Nagrodę MVP zgarnął Simple, według niektórych jednak to Twist bardziej zasługiwał na te wyróżnienie i został z niej okradziony. Część społeczności nie ma jednak wątpliwości, że biorąc pod uwagę cały turniej, to Simple bardziej na tę nagrodę zasłużył.
Plotkom na temat zbliżających się zmian na scenie nie ma końca. Prawdopodobnie już wkrótce zawodnik Bad News Eagles Rigon zostanie nowym piątym zawodnikiem G2, zastępując przy tym Alexiego B. Tym samym rolę prowadzącego ponownie miałby przejąć Nico. Ostatnio taka pozycja niespecjalnie działała na korzyść Nicoli i całej formacji. Może teraz będzie inaczej. A teraz mamy dla was ciekawego buga, na którego natrafiła legenda Counter-Strike'a Getright. Ja szczerze czegoś takiego jeszcze nie uświadczyłem, ale miło by było, gdyby nie zdarzało się coś takiego w prawie 10-letnim tytule. Zobaczcie sami. What? I fell in the ground. What? What? Wczoraj został odświeżony ranking KLTV. FaceClan ostatecznie zepchnęło na co z Vincera na drugą lokatę po zwycięstwie na IM Cologne. Trzecią pozycję zajmują gracze Cloud9, którzy zepchnęli ENS na czwarte miejsce. Masakryczna jest różnica punktowa pomiędzy drugą a trzecią lokatą. Navi i FaceClan zdecydowanie odjechali konkurencji. Cieszy duży awans Movistar Riders, który jest jak najbardziej zasłużony. Oby po tej przerwie nie zwolnili tempa, bo ogląda się ich naprawdę przyjemnie. Jeśli chodzi o polskie formacje, wciąż na szczycie jest Mouse NXT z 41 pozycją. Na drugim daleko w tyle mamy Illuminar. Po dłuższej chwili Mantu oficjalnie pożegnał się z drużyną OG i jak sam napisał, już wkrótce da znać o jego dalszej przyszłości. Wolnych agentów na scenie jest wiele, dlatego też szybko powinni znaleźć formację do reprezentowania. Slap staje się nowym trenerem drużyny Flashy i JW iBallers. Legendarny gracz Adren dołącza do Avangard, jednak będzie on odpowiedzialny za m.in. rozwój i wzmocnienie pozycji biznesowej organizacji. Ponadto będzie trzymał pieczę nad składem CSGO. Wyniki nowego procesora Intela naprawdę zaskakują. Jak poinformowała witryna gry online, średniobudżetowa i5 13600K zanotowała o 40% lepszy rezultat w testach aniżeli jego poprzedniczka. Warto zaznaczyć, że został on wyposażony w 14 rdzeni. W benchmarku ta i5 dwukrotnie przewyższyła Ryzena 5 5600X. Być może jednak AMD wygra z Intelem, dając atrakcyjne ceny do ich produktów. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. W tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym kodzie na Hellcase, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.